Braki kadrowe i problemy finansowe oddziałów neonatologicznych w skontrolowanych szpitalach utrudniały zapewnienie odpowiedniej opieki nad noworodkami. W latach 2022-2023 w szpitalu w Biskupcu kilkukrotnie wstrzymywano realizowanie świadczeń z zakresu neonatologii. Z kolei, w szpitalu w Bartoszycach w związku z problemami z zatrudnieniem lekarzy pediatrów i neonatologów Łączono dyżury na oddziałach dziecięcym, noworodkowym i rehabilitacyjnym. Nikt zwraca uwagę, że trudna sytuacja oddziałów noworodkowych w połączeniu ze spadkiem liczby urodzeń w ostatnich latach stwarza realne zagrożenie likwidacji tych oddziałów.